Dzisiaj Sawik Sawicki, witam. Człowiek, który wie wszystko o e-sporcie, który prowadzi w Onecie misja e-sport. Zgadza się. Wiesz co, nie zadam pytania, czym jest e-sport, bo pewnie zazwyczaj słyszysz od takich zgrydów jak ja, co to jest e-sport. Wiem, co to jest e-sport, nie pasjonuję się nim, natomiast pasjonuję się grami wideo w ogóle i dużo, myślę, gram. Oczywiście mój syn gra więcej, ale też mój syn z kolei ogląda transmisję i dla niego e-sport jest czymś interesującym. Więc będę trochę zadawał Ci takie ogólne pytania, mam nadzieję, nie będą Ci wkurzały, ale też to wytłumaczenie, żebyś nie uważał mnie zupełnie za człowieka oderwanego od tego, co tym się, czym ty się zajmujesz. Plebiscyt. Na czym polega, jakbyś mógł wytłumaczyć i o co w nim chodzi? To plebiscyt, w którym wybierane są te osoby z branży sportów elektronicznych, które miały kluczowy wpływ na rozwój tego obszaru w zeszłym roku. I to zarówno mówimy o osobach, które są organizatorami, na przykład tworzą rozgrywki, zarządzają klubami e-sportowymi, ale także o graczach, o komentatorach, czy głośne słowo o streamerach. A ile jest klubów? Zacznijmy może tak. Ile jest klubów takich e-sportowych? To się mówi e-sportowe czy e-sportowe? Raczej e-sportowe w Polsce. Bo z angielskiego to by było e-sport. Tak, tak. Zdecydowanie e-sport w Polsce. Uznaliśmy, że bliżej nam do tej wymowy naszej. Oczywiście trzeba to podzielić tak jak w tradycyjnym sporcie, czyli są kluby, czy też organizacje, bo tego słowa często używamy, profesjonalne i oni płacą zawodnikom co miesiąc pensję za to, że zawodnicy reprezentują barwy tej konkretnej drużyny organizacji. To są duże pieniądze? To potrafią być bardzo duże pieniądze, pod warunkiem, że ci zawodnicy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej, dlatego że zarobki na tej polskiej scenie są zdecydowanie mniejsze. Natomiast jeśli zawodnik gdzieś wychodzi z Polski, gra już na świecie, to potrafią być pieniądze rzędu kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. To nieźle. Tak, zdecydowanie to są absolutnie godne zarobki, nawet jak na takie top 5 sportów w Polsce. To są bardzo dobre, ja powiedziałem nieźle, ale to są bardzo dobre zarobki. To takich profesjonalnych klubów ile jest w Polsce? 10-15 klubów w tym momencie, natomiast to też bardzo dynamicznie się zmienia. Nie tylko rośnie, ale też spada, dlatego że utrzymanie takiego klubu, zdobycie pieniędzy na jego funkcjonowanie jest po prostu bardzo trudnym przedsięwzięciem. A, czytałem w weekend, że jakaś legendarna polska drużyna się rozpadła, tak? Zgadza się. Virtus Pro to jest poniekąd polska organizacja pod kątem zawodników, którzy tam grają w Counter-Strike'a, natomiast sama organizacja jest zarządzana z Rosji, natomiast to był polski skład w Counter-Strike'a przez wiele, wiele lat. Zawodnicy tej drużyny odnosili olbrzymie sukcesy na scenie. Counter-Strike to strzelanka taka. Zgadza się. Wideo dla niewtajemniczonych. No dobra, czyli mamy tak, mamy kluby, tak. Mamy streamerów. Zgadza czyli się. To są osoby, które relacjonują, tak? Tak. Pokazują przebieg gier, ile takich osób, takich profesjonalnych w Polsce jest i ilu widzów zbierają przed monitorami. Wydaje mi się, że kluczowe jest podkreślenie, że nie każdy streamer jest e-sportowcem, dlatego że można streamować dowolne rzeczy. Oczywiście. I na przykład te gry, którymi ty się interesujesz, też można transmitować. Takich streamerów, którzy zajmują się sportem elektronicznym i zarabiają na tym pieniądze w Polsce, pewnie jest kilkudziesięciu. Co też pokazuje skalę popularności tego zjawiska, dlatego że bardzo wiele osób woli obejrzeć streamera, czyli osobę, która nadaje ze swojej sypialni, aniżeli gdzieś mecz profesjonalnych drużyn. Więc obserwujemy zdecydowany wzrost znaczenia tego zjawiska. Taki streamer to jest po prostu komentator, można powiedzieć. Nie. Dlatego, że komentator opowiada o tym, co robią inni. No tak, tak, ale w sensie takim, że on nawija o sobie. Znaczy... Można tak uznać. Przede wszystkim rozmawia z kolegami podczas gry. Czyli tak jak my byśmy sobie tutaj odpalili laptopa, podłączyli się do kogoś. No ja nie mógłbym teraz, ale ty mógłbyś, tak. Zdecydowanie. Mógłbym nawet robić to na komórce i zdecydowanie ten mobilowy streaming się rozwija. Czyli coraz więcej osób zostawia komputer i gry komputerowe, sama nazwa jest przewrotna, to jest coś, co wiąże się z telefonem komórkowym. Okej, czyli mamy tak, streamerów, kluby, osobowości, tak mówiłeś? Mamy kluczowe osoby dla branży, mamy również inicjatywy sportowe, bo to jest bardzo ciekawe, że w tym roku mamy kluby piłkarskie, które zdecydowały się utworzyć sekcje e-sportowe w grę FIFA. Kluby piłkarskie, które Piast Gliwice, Legia Warszawa, kilka innych. To jest bardzo istotne dla nich, żeby mieć kontakt z tymi młodymi ludźmi, którzy już tak ochoczo nie idą na stadion, natomiast chętnie grają w FIFA. No i potrzebny jest dla tych klubów w jakiś sposób kontaktu z tymi potencjalnymi fanami. O proszę.
Dobrze, to jeszcze wróćmy do tego plebiscytu. Jasne. Są te poszczególne kategorie, które wymieniłeś i jak dalej odbywa się głosowanie, wybieranie zwycięzcy? W tym momencie internauci mogą głosować, codziennie mogą oddać głos na swoich faworytów i następnie osoby, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną nagrodzone na gali w lutym tego roku. Teraz rozpoczyna się to głosowanie, tak? Zgadza się, rozpoczyna się dzisiaj, więc te osoby, które mają swoich faworytów na 100% powinny już czekać przy komputerach. Jak myślisz, ile osób weźmie udział w takim głosowaniu? Może nawet kilkaset tysięcy. Wbrew pozorom sport elektroniczny jest w Polsce popularny, być może nie w tym sensie, że bardzo dużo osób codziennie ogląda. Natomiast pewna świadomość tego zjawiska, przywiązanie do określonych chociażby streamerów, charakteryzuje bardzo wiele osób. Wiesz, ale jak patrzę na przykład na mistrzostwa, które były organizowane w Spodku. Zgadza się. Za chwilę będą. Będą znowu. To tak. Ja Ciebie poproszę o jakieś wejściówki, bo Ty na pewno masz dobre VIP-owskie. Powalczymy. To, wiesz, no, to jest jednak coś niebywałego. Znaczy to Spodek wypełniony po brzegi, ludzi, którzy emocjonują się tak, jakby oglądali właśnie mecz piłkarski na żywo i to mecz piłkarski nie polskiej tak zwanej ekstraklasy, tylko naprawdę topowych światowych drużyn. To jest coś niebywałego, co myślę, że w Polsce jednak przez, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, przez tradycyjne środki przekazu jest wciąż bagatelizowane. Mamy podejścia pod to, żeby oglądać e-sport w telewizji. Głównie z tego względu, że telewizje widzą, że trochę im świat ucieka i muszą za tym nadążać. Natomiast trzeba się zastanowić, czy dla nas, czyli dla graczy komputerowych, to jest intuicyjne, żeby taki mecz e-sportowy oglądać w telewizji. Zdecydowanie łatwiej nam włączyć telefon czy komputer i tam zobaczyć te rozgrywki. Więc telewizja zdaniem wielu jest skazana na porażkę. Nigdy e-sport w telewizji nie będzie większa, aniżeli e-sport w internecie. No tak, ale telewizję można oglądać też w komórce. Zgadza się. I to obserwujemy. Stacje telewizyjne w Polsce, jeśli kupują prawo do transmisji meczów e-sportowych, to transmitują sygnał również w internecie. Jakie są teraz gry, które wchodzą w skład e-sportu? Gry, mówię, wideo, jasne, konkretne tytuły, jeśli mógłbyś wymienić. Taki panteon sportów elektronicznych. Bo to nie jest tak, że każda gra, prawda? Nie. Nawet jeśli gra ma ten tryb multiplayer, czyli można rywalizować z innymi ludźmi przez internet, to wcale nie znaczy, że jest ona popularna w kontekście sportowym. I jest e-sportowa. Tak. Możemy już mówić o tym, że jedne gry są bardziej, mniej e-sportowe, czyli sprzyjają, bądź w mniejszym stopniu sprzyjają temu, żeby rywalizować przez internet. No to od lat oczywiście Counter-Strike. Zgadza się. To jest taka gra, która już nie jest najbardziej popularna, ale od prawie 20 lat ludzie w nią grają i to o wielkie pieniądze. Jest League of Legends, to jest tytuł zupełnie do Counter-Strike'a niepodobny. Jest słynny Fortnite, na pewno o tym słyszałeś. Ale oczywiście mój syn w to gra namiętnie. No właśnie, straszny szał, tak bym to określił. Zupełnie ta gra pozmieniała nam realia. Nagle no właśnie, tylko że tam trudno jest rywalizować de facto, prawda? Znaczy, bo grasz z innymi graczami, ale trudno zorganizować. Tak mi syn tłumaczył, wiesz co, ja nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale on twierdzi, że jeśli chodzi o e-sport, to Fortnite nie jest dobrze skonstruowany. Zgadza się, tak? Dlatego że dla producenta gry, czyli dla firmy Epic, mimo wszystko ważniejszy od takiego hardkorowego e-sportowca, nazwijmy tak osobę, która bardzo się interesuje sportem elektronicznym, jest to osoba, która po prostu chce sobie pograć. Tak. Bo jest ich znacznie, znacznie więcej, więc obserwujemy takie gry, które są zdecydowanie nastawione na profesjonalną rozgrywkę i takie jak Fortnite, gdzie najważniejsze jest, żeby łatwo można było zagrać. Tak zwane pikniki, żeby mogły pograć sobie. Owszem, tak dokładnie jest, ale to bardzo wiele mechanizmów ze sportu tradycyjnego jest przenoszonych do sportu elektronicznego. A co jeszcze? Powiedz, jakie gry takie są? FIFA, która wydawałoby się idealnie nadaje się, mówię, bo to jest piłka nożna po prostu. Tak. FIFA jest popularna we sporcie, czy raczej tak? FIFA jest popularna, uwaga, trudne określenie, w casual gamingu. Okej, czyli byłoby absolutnie zrozumiałe, gdybyś na przykład ty zadeklarował, że grasz właśnie w FIFA, jak przychodzą do ciebie kumple i chcecie odpocząć w piątek i pobawić się przy konsoli. Natomiast niekoniecznie jest bardzo popularną grą, jeśli chodzi o takie profesjonalne rozgrywki. Dlaczego? Świetne pytanie. Być może tak filozoficznie zastanówmy się, czy jeśli masz wybór oglądać piłkę nożną prawdziwą z Cristiano Ronaldo, który faktycznie na Santiago Bernabeu wcześniej
już teraz w Turynie walczy, to czy wolisz obejrzeć jego prawdziwego, czy jego w wersji wirtualnej? No tak, ale jego można oglądać raz na tydzień. No są oczywiście momenty, że dwa razy w tygodniu, a w FIFA można codziennie. Być może właśnie dlatego jest taki ekscytujący, że możemy go oglądać tylko raz w tygodniu. Ty grywasz e-sportowo? Już zdecydowanie mniej, raczej jestem bliżej tej strony organizacyjnej, natomiast systematycznie Counter-Strike jako ta królowa sportów elektronicznych gości na moim komputerze. A to jest takie przestarzałe dla mnie w ogóle ten Counter-Strike. Zgadza się, to jest w takiej warstwie zewnętrznej bardzo proste. Oldschoolowe, absolutnie. Natomiast jest to bardzo dynamiczna, taktyczna rozgrywka. Powiem przewrotnie, tam w rzeczywistości wcale nie chodzi o to, co widać na ekranie. A o co? Jest bardzo złożony system ekonomii, czyli zależnie od tego, jakimi funduszami dysponujesz na taką grę, możesz sobie pozwolić w kolejnej rundzie. No i cała historia związana z tworzeniem konkretnych taktyk związanych z przeciwnikiem, pod którego grasz, gdzie staniesz, jaką broń wykorzystasz. Więc to też jest istota gier e-sportowych. One mają z jednej strony być proste, czyli siadasz i w ciągu pierwszej godziny coś tam pograsz tego Countera, a z drugiej strony są ludzie, którzy grają od 20 lat i cały czas gdzieś penetrują takie najgłębsze zakamarki tych Counter-Strike'owych tajemnic. Prowadzisz misja e-sport w Onecie, program poświęcony e-sportowi. Kolejny sezon, tak? Zgadza się, to już drugi sezon. To już drugi sezon. W pierwszym 8 odcinków było, jeśli dobrze pamiętam. Teraz ile będzie też 8? To będzie już 16 odcinków. 16. Zgadza się. Stwierdziliśmy, że jest sens rozmawiać na temat sportu elektronicznego. To też bardzo specyficzne miejsce Onet, żeby o tym rozmawiać, dlatego że w Onecie są olbrzymie zasięgi. Ogląda ten program siłą rzeczy bardzo dużo osób, które na co dzień same nie grają, więc jest to dla nas trochę, uwaga, brzydkie słowo, taka tuba propagandowa. Możemy powiedzieć o tym, co jest dla nas ważne, osobom, które same nie grają. Mhm. A powiedz, ilu jest... Tak szacunkowo, bo pewnie nie ma takich, nie wiem, a może są takie dane. Ilu jest w ogóle graczy e-sportowych w Polsce? To jest świetne pytanie. Dlatego, że my jako osoby, które są bardzo blisko branży, de facto ją tworzymy, sami tego nie wiemy, nie dlatego, że nie ma badań, tylko trzeba się najpierw zastanowić, kim jest gracz. Bardzo filozoficznie, ale czy ty jesteś graczem, mamy cię zaliczać do tego, do tej grupy? No takim amatorskim, no, czy w sensie... No właśnie. To casual gaming. No właśnie, więc to jest ten podstawowy problem, że musimy umówić się na to, jak określamy tę grupę, którą liczymy. I są różne badania, od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów, ba paradoksalnie powiem ci, że gdybyśmy zastosowali pewną metodę, to niemalże każdy tu jest graczem, bo każdy ma telefon komórkowy. Ach, no tak, i prawie każdy różne... ostatnio grał w jakiegoś Candy Crusha czy inną grę. No dobrze, a profesjonalnych graczy? Profesjonalnych graczy. Którzy żyją z tego. Okej. Okay. Taki, którzy zarabiają pieniądze, jest kilkuset. Jako, że powiedziałem, że mamy kilkanaście profesjonalnych klubów, to nie każdy z nich zatrudnia od 10 do 20 zawodników, czasami mniej, więc to będzie kilkuset zawodników, którzy się z tego utrzymują. Natomiast trzeba też zdawać sobie sprawę, że prawdopodobnie nigdy ta liczba nie będzie dużo większa. Dlaczego? Nie sądzimy, żeby profesjonalne rozgrywki rozwijały się w tym sensie, że takich zawodników będzie więcej. Raczej oczekujemy tego, że więcej ludzi będzie oglądało. Że nigdy nie dojdzie do takiego momentu, w którym nagle będziemy mieli 6 lig i w każdej z lig będą ludzie zarabiali sensowne pieniądze. No dobrze, a powiedz, gdybym ja chciał założyć klub e-sportowy, to jakie warunki muszę spełnić? Jak to w ogóle zrobić? No bo może ja nie założę pewnie, ale może ktoś jest, kto ogląda i sobie myśli, że chciałby stworzyć własną drużynę, własny klub. Okej, okay. Możemy nawet porozmawiać o tobie, bo de facto byłoby to bardzo proste. Jako, że nie ma związku e-sportowego, tak naprawdę sport elektroniczny nie jest usankcjonowany prawnie w Polsce, to możesz dzisiaj zarejestrować domenę, powiedzieć, tak się nazywamy, taki mamy logotyp, zakontraktować zawodników i jutro mogą walczyć o Mistrzostwo Polski. Jest to takie proste. Ale Mistrzostwo Polski, no dobrze, a kto ustala, który turniej jest okay. walką o Mistrzostwo Polski, a który nie? Znaczy, wiesz, bo możemy z kolei umówić się we trzech, każdy z nas założy klub i powie, że gramy o Mistrzostwo Polski, po czym będziemy przedstawiać jakąś drużynę jako tę, która jest mistrzem Polski, zdobyła tytuł. Zgadza się, to doskonale opisany potencjał do tego, żeby zakrzywić rzeczywistość, ale z drugiej strony takie inicjatywy oddolne i weryfikacja przez społeczność bardzo dobrze działa, czyli jeśli w danej grze ktoś powie, to są Mistrzostwa Polski i jednocześnie większa część osób grających w tą grę powie, okej, faktycznie to najlepszy turniej, najlepsi zawodnicy, to są Mistrzostwa Polski, to tak to właśnie działa. Przez aklamację. To
to dość dziwnie. Można tak uznać, że dość dziwnie, ale radzimy sobie. Warto zwrócić uwagę, że jest taki turniej, o którym sam wspomniałeś, w Katowicach, Intel Extreme Masters, i nagle okazuje się, że przyjeżdżają tam setki tysięcy osób i nikomu nie przeszkadza to, że to nie jest oficjalnie sport. Okej, Maciek, ale może założymy związek e-sportowy. Zostałbym prezesem, aha, zobacz, wygląd mam odpowiedni. Rozumiem. Godnie bym reprezentował e-sportowców. Myślę, że dotknąłeś istoty problemu, bo właśnie obawą, dla której wiele osób z tego środowiska sportów elektronicznych nie chce tworzyć tego związku, jest to, że za zarządzanie tym związkiem wezmą się osoby, które... Takie jak ja. Jeśli uznamy, że gdzieś jesteś w tej grupie, szerokiej grupie osób, która nie ma do tego szczególnych kompetencji, no bo jednak nie znasz sportu, nie znam. Tak należałoby powiedzieć, że tego właśnie się obawiamy. Natomiast jest dużo plusów z takiego związku. A dlaczego sami nie założycie związku, nie sprawicie, żeby także od strony organizacyjnej to wszystko się sprofesjonalizowało? Nie tylko kluby profesjonalne, ale też organizacyjnie, żeby to funkcjonowało dobrze. Na pewno słyszałeś o imprezach rave'owych, czyli takich, które tworzą ludzie, którzy bardzo spontanicznie się gdzieś spotykają, często nielegalnie, no i świetnie się tam bawią. My też się świetnie bawimy. Oczywiście mamy pewne problemy ze względu na to, że nie jesteśmy oficjalnie związkiem, ale kto wie, czy takie usankcjonowanie by tylko nie popsuło rzeczy. No nie wiem, ale jak się pokłócisz z kumplami, to oni robią swój turniej. Jasne. I zaczyna się walka o to, który turniej jest ważniejszy. O, i to jest bardzo ciekawy punkt widzenia, bo być może nie zaczyna się walka, tylko rozmawiamy i ustalamy jakąś naszą wizję rzeczywistości. Jak się pokłócicie, to nie będziecie rozmawiać. Nie ma takiej opcji. Dobrze nam idzie. Wbrew pozorom trzeba pamiętać, że ta geneza sportów elektronicznych to jest granie w kafejkach z kumplami. No wiem, to ja pamiętam. To jeszcze też. I nas tak bardzo ta... duże słowo, polityka nie przeżarła, czyli w dalszym ciągu mamy świadomość tego, że słuchaj, to jest zabawa. To są olbrzymie pieniądze już. Duże. E-sport, znaczy w ramach, że tak powiem, całego świata to są miliardy dolarów. W Polsce to też są już milionowe sumy w sumie. Więc wiesz, no ja myślę, że prędzej czy później ktoś zrobi coś, aby przejąć jakby władzę nad tym, to aby jako, przejąć że... wpływy. Dojeżdżamy, to powiem Ci, czy już jesteśmy? No, za chwilkę. To powiem Ci być może w te 30 sekund ciekawy case, dlaczego ciężko założyć związek. Piłka nożna nie ma właściciela. FIFA uznała, my regulujemy ten obszar. W grach komputerowych każda gra ma swojego właściciela. Counter-Strike ma właściciela w postaci Valve. I w tym momencie ciężko powiedzieć, kto warunkuje kształt tego rynku. Okay. My jako gracze, czy właściciel IP, czyli Intellectual Property, no to... czy producent gry? No to producent gry chyba raczej największy wpływ ma. No i producent gry niekoniecznie musi chcieć tego związku. Więc to pasjonujący, skomplikowany temat. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze, kiedy te Katowice są? W lutym, już za chwilę. W lutym. Pamiętaj o mnie z wejściówkami. Dobrze. Wziąłbym tak syna, wiesz. Super. Jakieś VIP-owskie takie koniecznie, żebym poczuł się jak prezes związku. Przyszłego, kto wie, kto wie. Oczywiście żartuję, Maćku. Maciej Sawicki. Dziękuję. Misja e-sport. Bardzo ciekawie opowiadasz o tym. Zresztą, no mówię, mnie gry wideo interesują, choć samego e-sportu nie oglądam. Może zacznę się przekonywać do tego. Super. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia Ci życzę. Wzajemnie. Już